Siema Minecraft Geomancie, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ze mną jest Helosik, gość specjalny. Halo Helosik, proszę się przywitać. Cześć i czołem, siusiak, sajka pod stołem. Elo goście, witam was bardzo serdecznie. Elo, witamy w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, witamy was w nowym odcinku na Dragonie. Słuchajcie, na Dragonie dzisiaj będziemy oceniać dwie wasze gildie, bo dwie w sumie zostały wytypowane na elitarnej grupie graczy. Wybrałem sobie dwie gildie, które już są przygotowane na ocenianie, więc co? Odpalamy odcinek i nagrywamy, ale słuchajcie, przed odcineczkiem konkursik na sponsora. Helosik, powiedz, co mają zrobić. A więc tak, aby wygrać sponsora na zawsze, czyli najlepszą rankę na serwerze, musisz tak, zostawić subika u Sajka na kanale elegancko, wbić na mój kanał, zostawić tam też subika, masz w opisie, masz link do mojego kanału, tak? Zostawić łapkę w górę pod tym odcineczkiem i napisać w komentarzu swój nick z serwera. Tak jest. Bardzo proste, bardzo proste, można wygrać, nie? Tak jest, trzy proste czynności i jeszcze wam powiem o jednym, bo będziemy codziennie wrzucać odcinki, robimy taki z Helosikiem maratonik. Dzisiaj jest odcinek u mnie, jutro u Helosika, pojutrze u mnie i na kolejny dzień znowu u Helosika, więc myślę, że warto zostawić u Helosika suba na kanale z dzwonem, bo wtedy nie przegapicie żadnego odcinka. I co? Widzimy się po intrze. Noro! Dobra, Helosik, słuchaj, mordeczko ty moja, co robimy, jakie gildie oceniamy? Bo ja wytypowałem Les i Asy, co ty na to? Zgadzasz się na takie... No dawaj, oczywiście. Dobra, to w takim razie, stary, a co im będziemy dawać za... jeśli gildie będą dobre, fajnie będą wyglądały, to co im dajemy? Ja myślę, że można, znaczy, wiesz, jeżeli gildia będzie bardzo taka kozacka, to jakąś rangę można im strzelić, ale jeśli rangę? Będzie taka, no to można jakieś premium case'y zawsze rzucić. Dobra, nie? Czyli to weź sobie może, przygotujmy sobie premium case'y, co? Dobra, ja już tutaj czekaj sobie, biorę elegancko. Ja też sobie, ja biorę 32, też sobie może wejść 32. Dobra, i stary co, idziemy poza spawna, nie? Chodź na random TP, pójdziemy na random TP i z random TP tepniemy się do jakiejś gildii. Dobra. Timera sobie włączymy, knoka. Dobra, to może tepnie się do mnie, co? Les już? 100. Dobra, jestem na terenie gildii Les, stary już. Już wbijam do ciebie. Wow, what the fuck? Patrz, zobacz, tepnij się obok mnie. Wow, a tu jeszcze mają już coś takiego. Idę. Dobra. Chcę się tepnąć na. Aha, dobra, nieważne. Już się tepam do ciebie. Na spawnie byłeś? Tak, byłem na spawnie. Dawaj, Helosik, tepaj się, Helosik. Już idę, muszę przyjść. Dawaj, to jest gildia Les. To jest gildia Les, tutaj. Całkiem spoko to wygląda, tylko że nie wiem dlaczego to jest takie płaskie, nie? Widzisz, no tu jestem, stary... Jestem. No właśnie widzę, że... Aha, bo, no. Bo tutaj jest jakiś w ogóle drugi zamek obok tego chyba, jakaś ściana. Tak, ale słuchajcie, tak, mi się wydaje... Gildia Les... Murowane wszystko, dobra. Gildia Les ogólnie jest taka całkiem spoko, ale mi się wydaje, że druga gildia Asy będzie znacznie lepsza, więc... Bądźcie na odcinku, że tak powiem, oglądajcie odcinek do samego końca, bo możecie się zdziwić, jakie gildie epickie są na Dragonie, naprawdę. To jest ogólnie takie, no... Stary, jak oceniasz tą gildię, powiedz? Jak ją oceniasz? Ja ci powiem tak, widać, że to jest takie, ogólnie tak jak powiedziałeś, na przykład takie płaskie, wszystko jest tak, no. Z tej gliny, ale no mimo no. Są tu jakieś dodatki ogólnie z takiego kobla, tutaj z jakiegoś tego, nie? Tak jest, no. Takich koblowych, tak, no. Tak, nie tak, wygląda no. To źle, starają ale się. Myślę, że po prostu są lepsze jeszcze gildie na Dragonie. Tak, tak, też myślę i właśnie zaraz będziemy przechodzić do kolejnej gildii, mam nadzieję, że będzie w sumie też w porządku. I mi się wydaje, że będzie. Mam takie przeczucie, stare, że ta druga gildia będzie epicka, słuchaj. Bo my ogólnie do gildii się nie tepamy przed odcinkiem. My się tepamy tylko i wyłącznie na odcinku, więc nie sprawdzamy, jak wasze gildie wyglądają, żeby mniej więcej pokazać wam takie pierwsze nasze wrażenie, że tak powiem, nie? Dokładnie tak. Aha, ja nie mogę rozważyć, środku... bo jestem na waniszu. Tak, musisz zejść z wanisza. Tutaj w środku taki żółw zwykły, najprostszy ta, i no. Więcej nie ma, nie? No. Tutaj dość dużo taki, dość dużo miejsca tutaj mają, nie? Taka, wiesz co, że tak powiem, niezagospodarowana przestrzeń, no, stary. Mogliby wstawić jakieś krowy czy kurczaki, stary, hodowlę. Mogliby się zająć czymś, nie? Hodowlą przykładowo kurczaków, stary. Hodowlą jedwabników. Tak, jedwabników. Słuchaj, dobra, to tepamy się może dalej, albo dokładnie, zobaczymy. Nie ma co, nie? Chcesz na dół, czy co? Właśnie znaczy, chciałem ja im nie dać. Czy opłaca się schodzić na dół, czy nie? Właśnie znaczy, też nie wiem. Jeśli chcesz postawić, to musimy zejść na dół, no więc. No nie, dobra, to idziemy dalej, bo w sumie ta gildia nie jest aż taka dobra, nie? Ale pozdrawiamy no, bardzo serdecznie. Nie jest skończona. A bo to dwie osoby budowały, stary, dlatego tak to wygląda. A, kurde. Jeszcze raz powiedz? Les. Les. Kurde, stary, dlatego tak.
A no tak, widzę właśnie, że jest Szymon. No, dwie osoby tylko. Ale w dwie osoby to i tak kozacko jest tu nawet zbudowane, nie? Stary, epicko, nie kozacko. Epicko. Mogliby jeszcze jakieś, wie, może jeszcze to kończą dopiero, wiesz? Może to kończą cały czas. W dwie osoby, stary, że takie coś zbudować, to naprawdę trzeba się postarać. Może jeśli nas oglądają, to trzeba powiedzieć, że jeżeli skończą tą gildię, to niech jeszcze raz ją zgłoszą w komentarzu albo w właśnie. Na tym, na elitarnej graczy grupie na Facebooku. No właśnie, 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 właśnie. Jeszcze raz to ocenili może, co? Bo tak jest, no. Nie ma sensu za bardzo oceniać. Rację masz, Helosik, no. No, rację masz. Dobra, w takim razie okej, okay, tepamy się dalej, do dalszej gildii, tak? To dawaj. Kolejna gildia to jest Asy, GTP Asy 100. Gildia Asy podobno jest w sumie spoką gildią, bo wiele osób prosiło, żebyśmy ją ocenili. Wow, wow. Opatrz, co to jest, what the fuck? To są te pixel arty, na to się... To są pixel arty? Pixel arty, no. To się tak nazywa? Pixel arty się na to Sajusz, daj 32, ole, patrzcie w sam raz, 30, od 32 do 64 premium case'ów. Bodzio pozdrawia i Giekolo. Kurde, też was pozdrawiam. Ja dzisiaj zresztą rozmawiałem z Giekolo. Albo rangę zamek budował Giekolo. Ty, patrz, tutaj jest jakiś Steve'ek tu jest. O, a kto bez to jest? A to bez gildii. A to jest bez gildii. Dobra, to masz jednego fake premium case'a. Dostał fake. Fake premium case. Gracz dostał fake premium case'a, elo. Tak jest, tak jest. Ale no. Nie, ale serio, fajnie te pixel arty wyglądają. Ej, mega ładnie to wygląda, stary, ja mega ładnie to też, wygląda. Ty, a patrz, tutaj jest napis Sajek i serduszko, tepaj się do mnie. Gdzie? Na końcu. A tutaj jest, no widzę, 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 widzę. Zobacz, kozacko, zrobili, ty. O kurde, stary, ale pixel arty ładnie im wyszły, ty. No, ładnie to wygląda. Stary, mega ładnie im to wyszło. To podoba, no, kozacko to wygląda. Kurde, stary, jak ją oceniamy mniej więcej tą gildię? Za w sumie no, same ja pixel arty tak, nawet. Za same pixel arty i w sumie ta wieża na środku też nie wygląda jakoś słabo, nie? Ta wieża na środku? Tutaj. Nie, no wygląda. O, tu kukcy jest na samej górze, stary, dobre, teraz tak, to zauważyłem. Tak. O kurde, to a tu nawet. Tak źle, stary, zobacz, tu jest nawet blok żelaza i to imituje właśnie wygląd koksa w ekwipunku. No, zobacz, no, to ten nie zrobili tak tego prosto, nie? Ale fajnie to jest zrobione. Klocek, taka kratka do kratki jest odwzorowana, tak, nie? Tak, jest, no. Ja tę gildię nawet po pixel, za te pixel arty, bo to bardzo fajnie wygląda, no musieli się trochę postarać. Oceniłbym ją takie 9 na 10, ci powiem nawet. 9 na 10, no ja tak samo w sumie, 9 na 10, to jest serio pod względem pixel artów, to jest jedna z lepszych gildii. Ja w sumie lubię, jak ktoś takie pixel arty buduje, więc kurde, ja schodzę im dać premium case'y, stary. Nie wiem jak ty, ja im daję schodzę. Ja idę z tobą. Schodzę im dać premium case'y. O, czekaj, bo tu jest jakaś tabliczka. Ranga sponsor dla Bodzio. Giekolo. O, okej, okay, to w takim razie zrobimy coś takiego. Pex user Bodzio przez 3O, tak? On ma już sponsora na zawsze. Tak. To jest a, więc Bodzio. No za bardzo. A, bo on przez 4O. A przez 4O przykładowo nie ma. Dobra. Group add sponsor na 10 dni, proszę bardzo. Sponsor dla ciebie powędrował. I Giekolo, słuchaj, Giekolo, stary, schodzimy ci. Case'y. Tak, to. Dwóch jest w tej o, Helosi, ktoś zasubskrybował twój kanał, zobacz. U mnie na odcinku to będzie. Dzięki, a ja też to słyszałem, bo akurat mam odpalony programik. Dzięki, o kurde, proszę bardzo. Dziękujemy za suba u Helosika. Elo. Jak chcecie być widoczni w sumie na odcinku, to też możecie mój kanał zasubskrybować, a nie Helosika, tak, bo dokładnie. Helosik tutaj mi konkurencję robi. Dobra, no, Helosik. No, konkurencja, słuchaj. Stawiamy tu skrzyneczkę, tak, no? Stawiamy skrzyneczkę, no, tylko że ja nie wiem, czy znajdziemy... O, dawaj tu. Dobra, to kładę tam. Aha, okej. Okay. Mi się dogadali. Ja nie wiem, nie znajdziemy za bardzo pewnie tego, miejscówki Giekolo, ale zostawiamy mu tyle premium case'ów, 32 premium case'y łącznie, stary. O właśnie, napisz, że... Sajek i Helosik tutaj był. Dobra, więc stary, co? Chyba się będziemy żegnać, co? Z telewidzami minecraftowymi. Jeszcze jak trzeba się żegnać? Tak jest, jeśli tak. Oglądacie ten odcinek w piątek, to pamiętajcie, że w sobotę u Helosika wjeżdża odcinek na jego kanał. Więc pamiętajcie, że zostawić mu suba, pamiętajcie też o konkursie. Wystarczy zostawić łapkę w górę, w komentarzu napisać swój nick z Dragona oraz zasubskrybować nasze kanały. No. Dokładnie tak. I co, Helosik? Będziemy się żegnać, co? Żegnamy się z państwem, do widzenia i dziękujemy za obejrzenie do końca tego odcineczka. Elo! Elo, elo!